Dobra, na tej drodze się pouczymy. Będę strzelać z klamy z drugiego biegu przy takim 20 gdzieś na godzinę. Muszę jeszcze wyczuć sobie, ile tam gazu dawać. O, widzisz? Ogólnie bardzo gorąco bym chciał pozdrowić kanał Motokoty, na którego ostatnio wpadłem. Jestem naprawdę zajebiście zajarany twoim opanowaniem motocykla właśnie w trakcie gumy. Opowiem ci, gościu, kurwa, masz talent, naprawdę. Naprawdę, powiem ci, dzięki tobie taką zajawę złapałem na te dni, żeby próbować właśnie na gumie latać. Także naprawdę dzięki, ale oczywiście ty nie jesteś jedyną osobą, od której mam taką zajawkę, bo było wiele innych ludzi, czy tam youtuberów, na których naprawdę się mega się nakręcałem, żeby polatać na gumie. Mam taki problem, że mam straszny lęk podnieść moto, ale staram się pokonać ten lęk. Właśnie dzięki takim filmikom, jak ty robisz, Motokoty, jak lecisz na gumie i prowadzisz vloga w ten sposób. Ja już na YouTubie już jakiś czas jestem. Te vlogi już robię od jakiegoś czasu i wiem, że one są mega nudne, dlatego nie za wiele mam tych widzów. I na pewno taka jazda na kole jest, wiesz, mega zajebisty atut do prowadzenia kanału na YouTubie, bo super to wygląda, że gadasz, nagle jeb na koło i sobie, wiesz, lecisz. Znalazłem teraz taki dosyć prosty i utwardzony drogę, także myślę, że tutaj będę się uczyć. Trzymajcie za mnie kciuki. Nie wiem, będę próbować pierwszy sklamy, bo z tego, co mi moi znajomi powiedzieli, to że niby lepiej jest. Także będę się uczyć od razu strzelać z klamy. Nawet ten sam strzał z klamy mi chyba za bardzo nie wychodzi. No ale trening czyni mistrza. Mam ubrane buty na ścigacza, żebym mógł bardziej wyczuć tylny hamulec, bo akurat to w głowie wpojone mam, że trzeba używać tego tylniego hamulca w razie W, jak się przepionuje. Ale powiem wam szczerze, czy tak naprawdę będę w stanie o tym myśleć, jeżeli mi naprawdę teraz, wiesz, moto mi wyskoczy do góry. Czy jestem ciekawy, czy dam radę wcisnąć po prostu ten hamulec. No zobaczymy, oby by tak było. Na pewno wtedy będę się już czuł dużo pewniej przy następnym wystrzale motocykla w górę. No to co, bierzemy się do roboty. Tak. Dobra, lecimy. Kurde, tutaj mi tak chyba dwoma palcami lepiej będzie. O, już mi nogi spadły z tego, z podłóżka. Proszę, jak wyskoczyła. To jest prosta. Kurde, a tam tak fajnie mi wyskoczyła. Trzeba próbować, naprawdę dzisiaj muszę, kurczę, przejechać trochę. Muszę. Kurde, ona mieli mi ciągle chyba. Za dużo gazu daje. Teraz chyba się strzaiłem. Mam męczące. Jest to męczące. All day, nigga.
A z gazu teraz zobaczymy, jak pójdzie. Powiem wam, naprawdę jestem zadowolony z siebie z dzisiejszej jazdy. Nie sądziłem, że uda mi się nawet tak pośmigać. Jak pod tym filmem nie będzie 500 lajków, ja nie wiem normalnie co zrobię. Usuwam chyba kanał. Kurczę, no patrzcie jaki Willy, no idzie, no patrzcie, no patrzcie. Nie będzie 500, jak nie będzie 500 lajków za to Willy. Damn, son. Dzięki motokoty, nie? Naprawdę nie wiem czemu się na ciebie uparłem, ale naprawdę naoglądałem się tych twoich kurde ostatnich dwóch filmów. O, oh, god damn it. Dzięki mordeczko, naprawdę. Naprawdę dziękuję ci. Ale mnie już tu ręce bolą. Pogoda jest zajebista, jeszcze brudko. Idealna, żeby sobie potrenować Willy. Właśnie, może teraz zacznę sobie podnosić i używać ten hamulec, żeby miał jakiś tam sposób sobie to wyczuł. Jak moto bardzo opada. Ja pierdolę! Teraz ja jak motokoty. Mamy dzisiaj piękny dzień i polatamy sobie trochę na kole. Kurwa mordeczko, jestem teraz po godzinie gdzieś jazdy. Naprawdę jeszcze raz dzięki. Peace and love. Także widzicie, tak wyglądała moja nauka jazdy na jednym kole. Uczyłem się w Lasku.
na takiej drodze. Zajarał mnie, w sumie zajarały mnie wszystkie filmy na YouTubie, gdzie latają wszyscy na kole. Także stąd była ta moja zajawka mega. A już o motokotach wspominałem, już nie będę się już tam dalej wypowiadać. Także jeżeli wam się spodobała chociaż jedna jakaś guma, bo nawet nie wiem w sumie jak to będzie wyglądać z kamery. Nawet tak naprawdę nie wiem ile przejechałem najwięcej, jak wysoko było. Nie wiem, no jak dla mnie jestem naprawdę mega zadowolony z pierwszej lekcji. Także dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeżeli wam się filmik podobał, lajkujcie i subskrybujcie mój kanał. Jeżeli chcecie być jak najbardziej na bieżąco, to klikajcie w dzwoneczek. No i co? Do następnej lekcji. Peace! Pa!